Jesteś gotowy na przeżycie czegoś wyjątkowego? Jeśli myślisz, że już widziałeś i słyszałeś wszystko, to się mylisz. Podstęp Podcast, czyli podcast w ciemno. Rozmowy od ludzi dla ludzi. Natomiast generalnie jestem przerażony prędkością tego, jak wszystko się zmienia i czuję, jak się starzeję w związku z tym. Nie chcę mówić, że jestem jakoś super stary, ale jestem super star. Trochę to tak wydaje jest. Mi się, że trochę to jest też tak, że my nie mamy na to wpływu. Nie wiem, czy chciałbym zrzucać na kogoś odpowiedzialność za to, że świat przyspiesza, że technologie przyspieszają, że... Za każdym razem trochę jak wychodzę na tą scenę, to jednak mam wrażenie, że po raz kolejny się rozbieram na nowo, nie? Dokładnie. Ciepło, spokój, powiedzmy uduchowienie, czy taką sublimację. Bo siedzenie w swojej bańce i słuchanie ludzi, którzy mają te same poglądy, oczywiście, co ty, no są fajne, ale to jest takie, kurwa, no, to jest do czasu. Masturbowanie się nawzajem. No. Dokładnie, jest to taka, ja to nazywam onanizacją taką wzajemną, przez użycie tylko siebie samego. Daj sobie szansę. Cześć, gościu. Siemanko. Oj, już zepsułem mikrofon, na dzień dobry. To nie jest twój pierwszy raz. Skąd wiesz? Wiesz, znam cię doskonale. No jak dobra, tam? Poprawiłeś się już? Czy co zrobiłem? Poprawiłeś się. Odkąd? No od tego momentu, kiedy powiedziałeś, że zepsuło ci się coś, a teraz ci naprawia? Tak, mi się wydaje. No dobra, ale dźwięczysz dobrze. To dobrze. Że tak powiem, piękna zimowa wiosna jest, nie? Jest. A boisz się tego? Zimy? Nie. Tej zmiany klimatycznej? Nie, bardzo na nią czekam. Aha, no, chyba że mówimy tak, chyba że globalne to jest pytanie. No już to błagam cię. To zmiany klimatycznej się obawiam. No, bo co? Bo nie chcesz się utopić, czy co? Wiesz co, nie chciałbym, żeby cały świat się zmienił przez następne 10 lat, czy tam 20, w sposób, który chyba nie do końca potrafimy sobie nawet wyobrazić, jak on się może zmienić. Muszę ci powiedzieć, że to jest... Ze względu na to, ile mamy lat, to jak pomyślimy sobie o perspektywie tego, co zrobiliśmy sobie sami, to jest trochę takie średnie, nie? No jest to przerażające, myślę. No, a popatrz, jak to się przyspieszyło. A jeszcze bardziej przerażająca jest negacja tej sytuacji. Prawda? To że udajemy, że tego nie ma, nie? Tak. Bo nam się wydaje, że my będziemy do pewnego momentu, a potem po nas choćby potop, jak mówi literatura piękna, to prawda? No jest coś w tym takiego, powiedziałabym... No, depresującego w ogóle umysł ludzki. No, ale sami sobie to robimy. Ale jest szansa, że tak powiem, pokolenia nieco młodsze zaczną trochę inaczej myśleć, tylko nie wiem, czy nie będzie za późno. Czy nie będzie za późno. Na dokładnie. To myślenie. Mhm. Jak chcesz, żeby się do ciebie zwracać? A jak chcesz? No, jak chcesz. Szanowny panie, czy mam do ciebie mówić królu? Jaśnie panie, baronie, kurna. Per królu mi się podoba. Królu! A mogę podać ksywę, czy nie? Czy jesteśmy już na tym etapie znajomości? Słuchaj, możesz sobie podać, co sobie chcesz. Ja naprawdę przyjmę wszystko, bo tutaj parawan jest. Niespecjalnie cię to obchodzi. I to specjalnie mnie nie zagraża. Jestem otwarta na każdą swoją głupotę. To ja poproszę per Janek. Janku, tak muzykancie. Jest, tak jest. Nie wiem, czy muzykanci akurat, ale Janko muzykant była taka... Wiem. Był taki kiedyś taki, tak? Znasz te? No coś tam kiedyś się czytało. A wiesz, jaka to baba napisała? Nie pamiętam. Maria Konopnicka, wyobraź sobie, tak się nazywała. I w ogóle teraz jest odkryta bardzo, ponieważ okazuje się, że bardzo byłoby jej fajnie żyć w naszych czasach. Co można myśleć? Ponieważ mogłaby być, kim by chciała, bo wtedy nie mogła być, kim by chciała. To myśl się. No i tak by miała hejt, nie? Ale wiesz co, już coraz bardziej chyba liberalny. Chyba tak. No, jeszcze 15 sekund i już nie będzie to miało żadnego znaczenia. Oby. Właśnie chciałam powiedzieć, na co mam Oby nadzieję, tak że względnie światli ludzie sobie myślą, że może tak zwana wolność należy się każdemu i prawo do samostanowienia również, oczywiście bez ofiar,
żeby to się tylko odbywało, wiesz. Mm-hmm. Żeby tylko nie robić sobie wbrew. Ale wracając, wiesz, do tego, co mi teraz przyszło do głowy, w związku z tą wiosną, o tej porze, to z jednej strony bardzo lubię wiosnę, nie wiem jak ty. Bardzo lubię. No. Najbardziej, chyba, ze wszystkich opcji lubię najbardziej. Ja chyba też lubię najbardziej, nawet bardziej niż lato, bo lato już też zrobiło się takie dosyć agresywne, nieprzewidywalne, tak, i trochę nieprzystawalne do naszych ubrań, które mamy w szafach. Ale akurat ubrania sobie możemy powymieniać, nie? I wreszcie nie możemy sobie kupować tylko włoskie buty, bo one są przeznaczone tylko na wiosnę i jesień maksymalną. Więc, nie? Nie wiem, co na to Wenecjanie. No tak jest. Natomiast natomiast nie musimy coś tam. Ale tak w ogóle, popatrz, te przyspieszenia, tutaj mamy, mówimy o klimacie, ale też są te przyspieszenia w innej dziedzinie, w tych innych dziedzinach, no, związanych z tą na przykład szalonym ruchem tej inteligencji, niekoniecznie bardzo ulutczonej, a bardziej sztucznej. Jak tam myślisz sobie o tym? A chciałbym, żebyś doprecyzowała pytanie. No, jak myślisz tak w ogóle, na razie ogólnie, jak myślisz sobie w ogóle o tych takich bardzo szybkich zmianach i takich, które po drodze również, no, będą w jakiś sposób modyfikować nasze istnienia i naszą, nie wiem jak to powiedzieć, istotność w świecie. Nie wiem, czy odpowiem dokładnie na pytanie. Nie, nie musisz, nie musisz odkładać i odpowiadać dokładnie. Natomiast po prostu generalnie pogadamy. Jestem przerażony prędkością tego, jak wszystko się zmienia i czuję, jak się starzeję w związku z tym. Myślisz, że to też się wiąże z tym, że... No, jestem pewien, że młodsi ludzie mają łatwiej się dostosować do zmian, które zachodzą bardzo szybko i na ich oczach, a nie chcę mówić, że jestem jakoś super stary, ale jestem superstar. Tak, superstar, ty jesteś, tak, oczywiście, od początku wiedziałam. Ale łapię się bardzo często na tym, że albo jakieś rzeczy już nie ogarniam, albo po prostu najzwyczajniej w świecie ich nie rozumiem. Jest tak już z coraz większą ilością rzeczy, więc obawiam się, że PESEL może mieć znaczenie w tym aspekcie. Ale masz takie, powiedz mi, czy sam w sobie masz takie taką niezgodę na to, że tego nie rozumiesz? Czy cię wkurza, że nie rozumiesz i trochę nie chciałbyś, niekoniecznie by cię to bardzo interesowało, żeby to rozumieć jakoś dogłębnie? Jak to jest? To taka zależy. Ambiwalencja jest jakaś, nie? To zależy, jak, wiesz co, nie potrzebuję gonić za tym, co jest świeże i tak dalej, tak na co dzień, ale jednak branżę mam taką, że jest to niezbędne. Technologie po prostu są w jakiś sposób. Let's say technologie, no. To jest, teraz wyobraź sobie, że jesteś jeszcze 15 minut starszy i jeszcze 15, i jeszcze 15. I, no, a to będzie tylko się, to jest wykładnicza, Jezu, brakło mi słowa. No ale w każdym razie, tak, że będzie to jeszcze szybciej za te 15 przysłowiowych minut leciało, niż leci teraz. Tak, tak jest. Tak mi to się jest, wydaje. Podobno tego akurat czasu nie pamiętam, bo to różnica między XIX wiekiem a XX, no to było rzeczywiście może takie pełne 100 lat, ale dzisiaj już ten XXI wiek to już po prostu miga tak, że właściwie, nie wiem, wydaje mi się, że on będzie krótszy. Chyba będzie krótszy, naprawdę, no, chyba będzie krótszy. Będzie krótszy o 50. O 50, też mi się tak wydaje. Moim zdaniem o 70. Teraz różnica wieku między człowiekiem, który ma 36 na przykład lat, a człowiekiem, który ma lat 20, to jest tak jak kiedyś 60 lat czy 50 lat istnienia. Myślę, no może tak przesadziłam trochę, ale, no, ale jestem blisko chyba, tak, nie? Tak, myślę, że tak jest. To jest po prostu... Ale z drugiej strony różnica między 30 lat a 50 moim zdaniem się skróciła. Tak, tak jest, ponieważ 30-latkowie jeszcze troszeczkę żyli w tamtym czasie, który jeszcze był trochę wolniejszy. Jeszcze, I jeszcze można było dokonywać na sobie, że tak powiem, tych uderzeniowych zmian troszeczkę bardziej lirycznie, jakbym to nazwała, czyli wiesz, stopniowo, bardziej tak legato, jakby muzycznie się wyrażając, prawda? Jakby tak, a w tej chwili to jest takie właśnie uderzenie i takie uderzenie dosyć agresywne, ponieważ ono uderza też w tych, którzy wymyślali te przyspieszenia. Nie? Trochę to Wydaje mi się, że trochę to jest też tak, że my nie mamy na to wpływu. Nie wiem, czy chciałbym zrzucać na kogoś odpowiedzialność za to, że świat przyspiesza, że technologie przyspieszają, że...
No wydaje mi się, że tak jest świat, w sensie jakby to przyspiesza od 200, znaczy przyspiesza od zawsze, no, tylko zawsze, że teraz po prostu to tempo jest zwielokrotnione, tak. Co nie zmienia faktu, że no też nie możemy się na to obrażać i trzeba się do tego dostosować albo żyć w lepiance, no. Ale wiesz co, ale też myślę, że powinniśmy jednak jakąś swoją jeszcze ciągle niesztuczną inteligencję, też emocjonalną, może bardziej uruchomić i jednak spróbować zapanować też nad takimi odruchami, no chociażby sprawa cywilizacyjna, jeśli chodzi o no, niszczenie, prawda? Że zaśmiecanie, niszczenie, deprecjonowanie wszystkiego, co było, że jest nieważne, że teraz tylko wszystko to, co najnowsze ma znaczenie, a nie ma znaczenia nic, co było jeszcze 15 czy 20, czy no... Ale to stanę trochę w opozycji chyba do tego. Czy nie jest trochę tak, że tak było od zawsze, że zawsze to, co nowe... Tak, zawsze, tak przypuszczam. Musi wypierać to, co jest stare i tak, ta zmiana pokoleniowa też jest niezbędna, żebyśmy się rozwijali, bo ja na przykład mam dużo pretensji, wejdę tutaj w strefę muzyczną. Aha. Mam dużo pretensji do tego, czego słucham i co wychodzi, ale nie mogę też być obrażony na to, że ja nie kumam jakby przelotu ludzi młodszych, którzy są wychowani zupełnie inaczej, którzy mają zupełnie inne wzorce i zupełnie co innego na dzień dobry i w tym całym jakby poznawaniu świata na dzień dobry mają 6 tysięcy więcej rzeczy, które muszą przyswoić, żeby w moim mniemaniu mieli pojęcie. Tak. Aha, no tak, mieli ten kontekst. To, że mają dużo więcej jakby do nadrobienia. Tak, dokładnie. Prawda, do nadrobienia i tak dalej. Ale i naturalne jest to, że oni żyją też w swojej, w swojej bańce i jakby no tak się chyba kręci świat. No teraz mamy fajny przykład tego, jak bardzo wracają 90'sowe rzeczy. Myślę tu o ciuchach, muzyce, filmach, no w ogóle o wszystkim, że no działa to chyba na zasadzie jakiegoś takiego cyklu, który się... No to wymyślanie... Samo nawraca, nie? I to chyba nie ma znaczenia, bo jakby wydaje mi się, że zawsze tak było. Może nam się wydawać, bo przecież nie wskoczymy w tamtą przestrzeń. No możemy to, wiesz, sobie wyobrazić jakby literacko czy filmowo, gdzieś tam uruchamiać się do, że tak się wyrażę, do tyłu, ale zawsze będziemy to robili z perspektywy dnia dzisiejszego. Tak, dokładnie. Prawda? No. Bo znajdujemy się tutaj i możemy mieć, ale wiesz, żeby mieć odniesienie, zawsze trzeba mieć jakieś też odniesienie, czego na przykład się nie chce, albo co było fajne, musi być ten rodzaj zestawień, prawda? Robię to teraz tak, a kiedyś robiło się tak. No bo jeżeli będziesz robił tak, to nie będzie wiadomo, czy to jest fajniejsze albo mniej fajne nawet dla ciebie samego, jeśli nie masz odniesienia do czegoś, co istnieje wokół, oczywiście, prawda? Tak. To jest tak samo jak w sztuce. Ja strasznie nie lubię ludzi, którzy na przykład mówią, że na przykład, nie wiem, no, jakiś teatr czy jakaś muzyka właśnie, że absolutnie nie. Że absolutnie nie, nigdy tego nie dotykając, nawet przez sekundę. To zawsze mówię z umiarem. Mogę powiedzieć, że nie znam, że czuję się dobrze w tym, co mam, natomiast nie odnoszę się do tego, co było. Ktoś inny czuje się w czymś innym, bo to zna. Tak. Ale popatrz, o ile lepiej ma ten, który może powiedzieć tamto nie, do mojej percepcji, do mojej wrażliwości nie, a to tak. No tak, tak jest z teatrem, czy z przeczytaną książką. Mówię w ogóle o dziedzinach sztuki, że te punkty odniesienia są fajne, żeby można było weryfikować. Wydaje mi się, że są niezbędne. Wydaje mi się, że są niezbędne, bo myślę, że artyści... No też, kurde, nie chcę tutaj nikogo urazić, ale no jednak artyści mają, tak mi się wydaje, większe to poczucie... mają większą tą perspektywę widzenia niż przykładowy słuchacz, tudzież przykładowy gość, który idzie do kina. Jednak artyści muszą mieć, w sensie jakby jest, wydaje jakoś mi się, że wyprzedzająco to musi być, tak? Tak, niejako obligo, że są takimi liderami. Muszą być troszkę bardziej przygotowani niż ludzie, którym dają ten swój produkt. Nieważne, czy to jest obraz, rozumiem, czy to jest teledysk, teatr, czy film, czy muzyka, czy książka. No, nie. Ale z drugiej strony bardzo fajnie jest i też uważam, że powinno się przywiązywać do tego wagę, żeby również odbiorca w ogóle życia, istnienia, a sztuki
może szczególnie, znak zapytania sobie zrobiłam, może szczególnie, fajnie jest, kiedy jest przygotowany do odbioru, żeby też umiał powiedzieć to tak, i dlaczego? A to nie. Mm. Nawet jeżeli nie mówi dlaczego. Wiesz, bo nawet nie chodzi o tą sprawdzalność, co mu nie pasuje, mówię w opisie, tylko w odczuciu. Że na przykład w takiej muzyce, w takim na przykład, w takim rytmie, czy w takich brzmieniach, źle się z tymi brzmieniami czuje. A dobrze się czuje z takimi, bo to sprawdziłam. Na przykład, ktoś nie lubi elektronicznej muzyki, bo ona mu na przykład świdruje za mocno organ słuchowy, rozumiesz? Że jest na przykład dla niego, a dla kogoś innego to świdrowanie jest bardzo pomocne, na przykład w takim aspekcie, że dzięki temu zatapia się w to i może nie myśleć o niczym. Sobie całą i odcina, resztę. No właśnie. A na przykład muzyka, nie wiem, poważna, no w takim ujęciu klasycznym, nie wiem, Mozart go usypia. Ale są ludzie, których na przykład elektronika usypia. Są tacy. To jest wszystko sprawa wrażliwości. Te punkty odniesienia zawsze wydają mi się takie ważne. A ty robisz tak, jako... ale trochę to też jest tak, jeszcze przerwę, że jest trochę chyba tak, że jak jednak się coś... Coś, co przychodzi nowe jako pierwsze, w większości przypadków, będę generalizował, tak. Jest trudne do przyjęcia, bo jak ktoś nie słuchał nigdy jazzu, tak. I ma pierwsze spotkanie z jazzem, to będzie mu bardzo ciężko zrozumieć. Tak samo będzie z dubstepem, hip-hopem, kubizmem, co sobie weźmiemy na tapet, będzie skomplikowane. Trochę to jest chyba... w sensie jakby podpieram się tutaj myślą bareistyczną, że tak powiem, tak? Że lubimy te piosenki, które znamy. I myślę, że w ogóle jesteśmy w dzisiejszym takim punkcie, gdzie bardzo to widać właśnie w radiu, jak wiele powstaje remiksów piosenek sprzed 20, 30, 40, oczywiście. 50 lat i one są od razu zrozumiałe. Tam nieważne, co się dzieje w tej zwrotce, to nie ma znaczenia, bo melodyjka już jest znana. Ale z drugiej strony zawsze musi być ten pierwszy raz. Tak. Rozumiesz, ten pierwszy raz to tak samo jak, nie wiem, że dla mnie zobaczenie jakiegoś jakiegoś spektaklu po raz pierwszy, jakiegoś tam tytułu i później każdy następny jest... Odniesienie tak, będzie tak, właśnie, do że tego. Jest jakiś odnośnik. I jeszcze jest bardzo ważny ten moment, w którym coś albo usłyszysz po raz pierwszy, moment, w którym ty się znajdujesz. Jest bardzo rozumiesz? Ważny. Jaki ty jesteś w tym momencie. Jasne, albo tak. Jakie miałeś przeżycie. I jeszcze jedno, to akurat to przeżycie, czy ten moment, w którym czegoś doznajemy, jest bardzo ważny, dlatego jaki to coś, to dziełko, czy dzieło, będzie miało na ciebie wpływ. W przyszłości. No, prawda? W przyszłości. Z czym ci się będzie kojarzyć? Oczywiście, że czy tak. Nadaje ci właśnie jakiegoś takiego oddechu i czegoś... Kwestia takich trochę skojarzeń, nie? Prawda? Skojarzenie jest, że jest na przykład dobre. Albo nawet jakieś smaki są, prawda? Takie, które cię kojarzą z czymś. I teraz im więcej masz tych różnych doznań i tych różnych imperatorów, że tak powiem, tych doznań, tym jesteś jakby bogatszy w wydaje mi się, i też bardziej zgadzam otwarty się w 100%. Nie, na przyjmowanie innych. Oczywiście. Bo po prostu jestem bardziej ciekawa, jestem bardziej luźna, wolna. Tak. No to jest to samo. Ja też mam taką teorię, że ludzie się bardzo zmieniają po tym, jak wyjeżdżają za granicę i poznają zupełnie inny kontekst wszystkiego tak naprawdę. Kulturowy, rzeczy, które są w sklepach, tego, że się trzeba dogadać. Uważam, że to bardzo otwiera i jest to, wydaje mi się, ten sam case znowu. Poznanie czegoś, czego się nie widziało wcześniej, co jest dla ciebie nowe, ale też człowiek bardzo łatwo, bardzo szybko się adaptuje i to i do tych złych rzeczy, i do tych dobrych rzeczy, jak bardzo przechodzi szybko do normalności, w związku z czym wydaje mi się, że zgadzam się w 100% w tym, że im więcej się widzi, tym więcej chce się też zobaczyć. Tak, zobaczyć i też masz dużo większą tolerancję. Tak. Taką, wiesz, żebyś tak się nie czepiać bardzo tego słowa, ale taką właśnie otwartość i na to inne prawda? Na to, że ktoś inaczej. Nie muszę tego brać w siebie bardzo głęboko, ale przyjmuję do wiadomości
że ktoś ma troszkę inaczej. Tak. Mhm. I z większym, powiedziałabym, nawet to jest złe słowo może, albo takie, wiesz, wyświechtane, z szacunkiem, ale w każdym razie z większą przyjaźnią. Ze zrozumieniem takim. Rozumiesz, też. Takim zrozumieniem, mhm. przyjaźnią podchodzę do tego, że ktoś tak na przykład czuje. A szczególnie sztuka wszelka jest moim zdaniem nie da się nie jest zinterpretowywalna do końca przez każdego. Każdy z nas coś innego będzie z tego miał, albo coś innego będzie chciał wypluć, prawda? Że, czy odpluć ten stan. A jaką muzykę ty robisz? Bo ja nie mam pojęcia zielonego, z kim rozmawiam. Fantastycznie. I fantastycznie, że ty też vice versa, że się tak wyrażę. To powiedz, w jakich przestrzeniach się znajdujesz? Około hip-hopowych, tak. Ale troszkę odchodzę chyba od tego klimatu i więcej śpiewam niż śpiewałem wcześniej, tak powiem. A coś śpiewasz swoje? Tak. Czyli piszesz swoje teksty? Tak. Ale piszesz czy improwizujesz za każdym razem coś innego się wydala z ciebie? Tekstowo? To pytanie do lekarza mojego. Nie, to lekarz dzwonił do mnie, jeżeli przyjdzie dzisiaj. Myślę, na tak postawione pytanie, myślę, że piszę mniej więcej to samo. Mm-hmm. Albo może mi się tak wydaje, bo jakby no, gdzieś tam wyrzucam słowa, mam wrażenie, z jednego worka takiego uczucio-emocjonalnego, mocnego. I myślę, że w większości przypadków piszę mniej więcej o tym samym. Też jakiś mocny przekaz jest w tobie. Staram się nie używać bezsensownych słów, no. A, no tak, ale jakaś myśl, że tak powiem, w tym jest, bo jednak mówisz do kogoś, prawda? Mhm. Czyli to, co to tam ci chodzi po głowie i po nie wiem, twoich trzewiach, wnętrzach, krwiobiegach, genitaliach, mózgowiach, nie wiem, palcach, no tego wszystkiego, w co jesteś raczej wyposażony, bo nie słyszałam, żebyś wjeżdżał na czymś specjalnym, więc tak sobie to mogę wyobrazić. No tak, mam te wszystkie elementy. Masz te, wymienione. Brawo, tak. Brawo, cieszę się bardzo. Słuchaj, gratuluję wszystkim z rodzicami na czele. Słuchaj, że udało się to wszystko jakoś skonstruować. To rozumiem, że te wszystkie elementy przekazujesz, no oczywiście za pośrednictwem słowa i oczywiście muzyki, ale jeżeli to słowo jednak dopinasz, no to to jest też werbalny sposób porozumienia. I teraz się tak ci chciałam zapytać, czy ty to sobie zapisujesz, czy idzie ci to za każdym razem trochę inny, no właśnie troszeczkę inne treści, czy inne te akcenty znaczeniowe są w tym. Bardzo różnie, w sensie zapisuję sobie bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo notatek tu i telefonicznych, i że tak powiem, ręcznych. Umiesz pisać jeszcze? Jestem całe szczęście z tego pokolenia, co jeszcze pisało. Jestem fanem pisania. Rozumiem, bo to już jest, wiesz... Chociaż nie, to pokolenie, trochę... nie ma znaczenia, nie ale ma. Tak, jestem fanem jeszcze piszę. Pisania. No rozumiem, tak. Rozumiem, bo to, wiesz, to się bardzo wyciera łatwo. Wiem i muszę się też jakby... Staram się pisać więcej niż mi się chce tak naprawdę, bo jednak najłatwiejsze jest, no szczególnie właśnie zapisywanie jakiejś myśli, jakiegoś wersu, który nagle wpadnie, no to najłatwiej jest wyciągnąć telefon, nie zawsze mam kartkę, zeszyt, długopis no tak, i pergamin i pióro. Natomiast generalnie staram się zapisywać i potem chyba z zapisu tych pojedynczych myśli wytwarza mi się jakaś całość, nad którą czasem muszę popracować więcej. Czasem są takie dni, że mogę siąść i napisać cały numer i mam go napisany w 15 minut, a czasem walczę z tym 3 miesiące. No tak. I że to się i ciągle przerabiasz, może nie to słowo. Tak, przerabiam, dopisuję, skreślam, wymieniam, wyrzucam. Papier dużo bardzo wytrzymuje, jeśli go już byśmy sprowadzili. Nie, zmieniam kartki, No, zmieniasz kartki, ale mówię, że generalnie nawet, wiesz, dopóki jeszcze mamy kartki, za przeproszeniem, chyba, że rzeczywiście uda się robić te kartki zupełnie nie z drzewa, niedługo. Zupełnie inaczej. Ale powiedz, jak sobie to piszesz, to od razu masz w głowie też, w jakim to będzie rytmie, w jakim to będzie klimacie. Zazwyczaj tak. Tak?
No, że... raczej w 90% myślę, że tak. Czyli słyszysz ten stan jakby tej linii, tak, która będzie to też ciągnęła. Często też piszę pod gitarę od razu. A grasz na gitarze, tak? Tak, tak. Aha. Więc gitara bardzo mi pomaga przy komponowaniu numerów. Mhm. Często piszę do bitów z internetu albo jak coś przygotujemy w studiu wcześniej, no to, mm-hmm. to też jest inaczej. Jak wychodzę ze studia z muzyką, z bitem mm-hmm. jako takim, no to też wiem, w którą stronę pójdę już na etapie pierwszych nutek. Wiem mniej więcej, w które emocje mi to uderza, co mi się zadziewa w głowie i mniej więcej znam kierunek tego, aha, gdzie... Do czego tam się dąży po mniej drodze, więcej, tak? Czego będzie dotyczyć. No. Aha. A powiedz mi, bit, a jak wygląda ta tak zwana linia melodyczna? Czy ona się jakoś, jest jakaś powtarzalna, ma jakąś... No to jak, staram jakąś się, żeby frazę? Nie była. Znaczy w sensie, staram się, żeby nie była powtarzana, w sensie, aha, jakby zapożyczona, mhm, ale staram się również, żeby była jak najbardziej powtarzalna, żeby się wbiła do głowy. Ale serio, to chyba trochę tego nie analizuję. Nie myślisz mam, o tym. Nie, mam takie zero-jedynkowe podejście, albo mi się podoba, albo mi się nie podoba i gdzieś tam idę z tą intuicją i mhm, do tej pory intuicja w miarę mnie nie zawodziła, więc... Mhm. To też musi mieć pewną powtarzalność, prawda? Bo przecież jeżeli koncertujesz, bo zakładam, że zrobisz coś takiego, no to wiesz, no to musisz się znaleźć w tym punkcie, mamy ten utwór, powiedzmy, że już go tak określmy. I mnie nawet nie chodzi mi o to, że bardzo duża analiza następuje tego. W tej chwili, kiedy zacząłeś to mówić, to myślę, że w tym momencie bardziej to analizujesz niż w momencie, w którym to się tworzy, prawda? Na pewno. No bo, ale tak jest ze wszystkim. Wiesz, tak generalnie. Ja myślę, że to jest też właśnie piękno sztuki, nie? Tak. Że najpierw... Wiadomo, że da się przygotować produkt, który jest, i to też znowu mówimy, filmie, tak, piosence, powiedzmy, że z malarstwem może jest trochę trudniej w dzisiejszych czasach, no, w teatrze, ale generalnie, tak jest, ale można przygotować sobie produkt, który na pewno się sprzeda i jakby ludzie w branży wszyscy wiemy, co jest w trendach, wiemy, co się sprzedaje najlepiej, co się klika najlepiej. Tak. W dziennikarstwie tak samo i musimy się trochę do tego dostosowywać. Chociaż staram się jak najmniej tak naprawdę. Wiadomo, że analizujemy to, bo też jakby no, są to produkty, które chcemy sprzedać, tak? Jakby mogę sobie robić w 100% po swojemu i wkładać to do szuflady i być zadowolony, że to jest... No ale super by było, żeby było. Ale super dobrze by po było też za to, się, tak. Tak. No trzeba znaleźć tutaj kompromis i znaleźć się gdzieś pomiędzy tym, żeby zrobić to dla ludzi, ale też, żeby nie brzmiało to jak zrobione dla ludzi. Że tak... No tak, ale rozumiem, że no, ideałem by było, żeby to było takie moje mojsze, najmocniejsze, że tak powiem, jest moje. Natomiast, żeby to miało siłę rażenia, prawda? Po drugiej stronie nie myślę o tym, żeby natychmiast to zabijało, tylko właśnie, żeby siłę rażenia w takim szerokim i dobrym znaczeniu tego słowa miało i żeby... A jeśli przy okazji to będzie przynosiło określone profity, wiesz, takie na życie, żeby można było z tego żyć, to jest super, bo wtedy nie pracujemy de facto. Zgadza wydaje się, że nie pracujesz, a jednak ci za to płacą. Tak. No case jest jeszcze taki, że teraz mi to przyszło do głowy, że my jako artyści, chyba każdy z nas pojedynczo w głowie ma siebie za zajebiście zdolnego gościa, trochę nieomylnego i potem dopiero się spotykamy z weryfikacją. Najpierw puszczając te rzeczy, będę mówić o tej muzyce, tak, bo jakby no jasne, mi to jasne, najbliższe. Jasne. Puszczając to swoim najbliższym, ludziom, którzy się tym zajmują i biznesowo, tak, i jakby z ludziom, z którymi jesteśmy związani emocjonalnie, tak, to jest pierwsza weryfikacja, która właśnie jest takim pierwszym młotkiem na to, czy dobrze wymyśliłem, czy niedobrze wymyśliłem, bo tak jak powiedziałem wcześniej, że chyba każdy z nas jest troszkę zapatrzony w siebie i wydaje mu się, że to, co się robi, to jest, że ja jestem najlepszy. Mhm. A tak nie jest. No, to jest jednak to jest długi proces i... Powiedz mi jeszcze, jak masz na imię, albo Janek. Jasiu, przepraszam. Mhm. Bo Janku, bo się zakręciłam. Wiesz co? Jakby tak zamienić to słowo, tak w tej chwili głośno myślę, to nie jest żadna teza skończona. Mhm.
Janku, jakby zamienić to sformułowanie, że myślę, że jestem najlepszy, zamienić na to, że jestem w tym momencie dla siebie najważniejszy. To znaczy, to, co jest jakby we mnie i ze mnie wyjdzie, to jest po prostu moje. Tak, tak, tak. No. I to jest ważniejsze niż to, żeby to od razu oceniać, bo widzisz, jak już mówimy określenie najlepszy, to już względem różnych innych. A tutaj tylko chodzi o to, że to jest bardzo moje, to jest absolutnie wyjątkowe. To słowo ja. Kiedyś był taki moment w moim życiu, że zajmowałam się czymś, co się nazywa autoprezentacja, nazwijmy to. I tak ukułam taką tezę, że ona zaczyna się od tego momentu, kiedy masz samoakceptację. Żebyś się dobrze pokazywał, żebyś się dobrze... Ja myślę, że to jest klucz do sukcesu w każdej dziedzinie. Prawda? W sensie w dziedzinie życie. To każdej, jest, w dziedzinie życie. Podstawa. Tak, bo ty jesteś bazą, bo ty jesteś podstawą. Zgadza się. Niczego innego nie masz. Mamy tylko, każdy z nas ma tylko siebie i w jaki sposób trzeba siebie zaakceptować, nawet mając pełne poczucie niedostatków, nieumiejętności i tak dalej, to w tym punkcie startowym to musi być na początku. Ja chcę, ja na tyle, na ile mogę. Wiesz, więc to brzmi może tak trochę właśnie, jak mówię, bałwochwalczo troszkę, ale inaczej żaden artysta by nie funkcjonował. Musi być ta wiara naiwna, nie? Musi być. Musi być. To coś, co nam pozwala stanąć przed tym mikrofonem. Tak, mieć przed troszkę tym odwagi i tak, też. Tego kabotynizmu, ale takiego w najlepszym znaczeniu tak, tego tak, słowa, tak, nie? Tak. Że, no, że cieszę się, że możecie mnie oglądać, prawda? Cieszę się, że możecie mnie posłuchać. Cieszę się, że ten moment nastąpi. Teraz bez względu na to, jak to będzie ocenione, to ten moment, że ty się nade mną pochylasz, nazwijmy to, widzu, a ja pochylam się, a ja tobie daję to i pochylam się nad tobą, jest chyba najważniejszym tym elementem, żeby można było potem mówić, czy coś było fajne, niefajne, że mnie poruszyło, albo mnie mniej poruszyło, albo że skojarzenie miałem jakieś, że jakieś wspomnienie nastąpiło, że jakiś smutek we mnie nastąpił, jakaś melancholia, albo że jakaś, wiesz, imperatyw do działania na przykład. Jest tak. To bardzo, bardzo czuć też na koncertach. W sensie jakby prawda? Ta energia jest w ogóle uwydatniona no już maksymalnie, bo już jestem wtedy w tym momencie ja i oni. Tak. I tylko zależy od nas, co my zrobimy. Wiadomo, że w większej mierze ode mnie, ale też mam też no, to poczucie i już jakąś tam odrobinę doświadczenia, że to musi działać w dwie strony. To jakby oni muszą być zaangażowani, ja muszę być zaangażowany i przy odrobinie szczęścia i fajnej energii można zrobić coś naprawdę niesamowitego, a są to emocje naprawdę no niepowtarzalne. Niepowtarzalne, bo... Nawiązuje do jakby tego właśnie uzewnętrzniania samego siebie, tak? Tak? Że już zazwyczaj ci ludzie wiedzą mniej więcej, co ja mam do powiedzenia i jakby jest to po raz kolejny, że tak no, trochę skopiowane, powtórzone. No a jest to znowu, ale znowu za każdym jest, razem tak. Trochę jak wychodzę na tą scenę, to jednak mam wrażenie, że po raz kolejny się rozbieram na nowo, nie? Dokładnie, bo pamiętaj, że za każdym razem ty jesteś ten jeden, powiedzmy, który dokonuje na sobie tego aktu, tak. Wiesz, jakby tego otwarcia. Tylko zawsze jest super, jeśli masz taką też gdzieś z tyłu głowy, czy z przodu głowy, gdzie tam chcesz sobie umieścić to poczucie, że ten ktoś, jeżeli nawet przyszedł po raz drugi czy dziesiąty na twój koncert, czy na spotkanie z tobą, przychodzi w tym momencie zupełnie też z czymś innym. Z czymś innym, co zdarzyło się mu 4 godziny temu, czy rano. Ma inną gotowość, usłyszy coś innego, jakiś element, jakieś jedno słowo, czy jakieś jedno uderzenie dźwięku inaczej na niego zadziała. To jest dokładnie, dlatego wymieniamy się energiami, bo wymieniamy się nie tylko z człowiekiem jako takim, tylko właśnie z tym, z czym przychodzi w tym momencie. Zdarzyło się coś bardzo tragicznego, czy bardzo jakiegoś
dołującego tego dnia i inne ma to podejście, co, właśnie coś innego usłyszy, albo coś, co go jeszcze bardziej wdepta, albo coś, co pozwoli mu, rozumiesz, odfrunąć. I dlatego to jest takie niesamowite. I ty niby rozbierasz się w ten sam sposób, ale jednak nie w ten sam. Zgadza się. Bo wypiłeś przed chwileczką inną kawę z innym rodzajem cukru albo bez cukru, czy cokolwiek innego, to już tak żartując sobie, prawda, albo masz bardziej wypełniony pęcherz w tej chwili, w tym momencie, kiedy wykonujesz ten utwór, albo mniej. To już tak fizjologicznie rzecz już traktując absolutnie. Prawda? W związku z tym to nie jest to samo. To nie jest to samo. I dlatego to jest nośne. Ale mówimy o muzyce, ale popatrz, tak jakbyś, nie wiem, czy w jakikolwiek sposób się tym interesowałeś, a przynajmniej to od czasu do czasu dotykasz tego. W malarstwie tak jest. Ja akurat nie jestem malarzem, ale artystką, malarką nie jestem, ale za każdym razem, jak są takie miejsca, gdzie bardzo lubię być, jeśli chodzi o muzea gdzieś tam na świecie albo u nas w kraju również, wydaje mi się, że ten obraz widziałam. Kurde, ale tego jakiegoś elementu nie zauważyłam. Bo dzisiaj moja jakby wrażliwość na ten palec, kurde, jest inna, rozumiesz? Też jest tak, no każdy dzień jest inny, nie? Każdego dnia możemy mieć, no tak jak właśnie mówiłaś, przepraszam, że na to przechodzę. Tak, absolutnie tak jest. Jednak jest inaczej, jak ktoś ma. Można przeklinać, czy nie można? Tak, można, oczywiście. Jest inaczej, jak ktoś ma chujowy dzień, oczywiście. A inaczej, jak ktoś ma zajebisty dzień. Ale inaczej jest, jak się dowie, że matka trafia do szpitala, a inaczej jest, jak się okazuje, że dostaje premię. Tak. Jakby i potem, no oczywiście, że i tak. I każdy odbiór wszystkiego. I ja uważam, że na tym też polega ta siła, którą daje widz, odbiorca sztuki, artyście. Że artysta też może liczyć na tego, liczyć w tym sensie, znaczy liczyć na odbiór, nawet jeżeli ten odbiór jest negatywny. Rozumiesz, że to na przykład jakiś element, czy nawet cały twój to mnie wkurwia. Wiesz, że drażni mnie to. Czyli jeżeli nastąpiło podrażnienie, no to znaczy, że coś się zadziało. Ano właśnie. Oczywiście, ano właśnie. I teraz mogę sobie pokombinować, czy po prostu podrażniło mnie to, co ja usłyszałam, czy mój stan był gotowy na to, żeby nastąpiło. Czyli jakaś wrażliwość znowu we mnie się uruchomiła, która na przykład była uśpiona. Może myślałam, że już nie jestem na to wrażliwa, że mnie już nic nie wkurwi, że mnie już nic nie wyprowadzi z równowagi. A jednak... I to jest twoje... Wiesz, tak teraz w ogóle mi się wyświetlił obraz Boscha, nie pamiętam, czy on się nazywa, Przejście do piekła, czy do nieba, czyściec, tam są chyba trzy części, nie? Tryptyk to jest taki. To właśnie to mi się skojarzyło teraz z takim właśnie poczuciem estetycznego, czegoś przepięknego, no kocham jakby, uwielbiam to, a z drugiej strony takiej nerwowości, takiej kurde... Tak jakiejś niezgody obrzydliwej, tak, nie? Tak, coś takiego jest w tym, jakby robaki... Robaki po mnie chodziły. I wiesz, jeszcze tak mi wchodziły we wszystkie dziury, które niekoniecznie bym chciała, żeby one się tam znalazły, ja pierniczę. Jest bo to. Jest rodzaj takiego wymiotu, nie? Coś takiego się robi. I wydaje mi się, że muzyka też to ma. W sobie, że jest jakieś, na przykład jakieś brzmienie, wiesz, jak zgrzyt żelaza, prawda, czy zgrzyt jakiegoś styropianu. Ja tak czasem właśnie pamiętam, że mam to na przykład przy elektronicznej muzyce, takiej bardzo, wiesz, która jest taka już wysublimowana w tym swoim. Dobrze, że ją znam, ponieważ wiem, co się dzieje z moim ciałem na przykład i mogę wykorzystać to uczucie i ten sposób jakby zadziałania tego czegoś muzycznego, aż jestem cała pomarszczona, jak to opowiadam, ja pierniczę i czuję, jak mi się zaciskają, wiesz, tak nogi i tak czuję takie... Ale to jest super, bo mogę sobie w swojej dziedzinie wykorzystać ten stan. Oczywiście. I dziękuję ci za to, na przykład artysto, muzyku, kompozytorze, że coś takiego dałeś. Ja pierniczę. Trzeba też pamiętać, że
Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, że artyści, i może teraz bardziej myślę z kolei o sztukach wizualnych niż o muzycznych, że to, że coś wywołuje negatywną emocję, nie jest niczym złym. Tak. To też żyjemy trochę w takim świecie cukierkowo-kolorowym, idealnym. A to nie jest prawda. Przeżywamy wszyscy okropne myśli, okropne rzeczy. Musimy się konfrontować się ze swoimi niefajnymi cechami, niezrozumiałymi i tak dalej. A to też jest ludzkość, tak? To też jest coś, co jest w nas jako w społeczeństwie całym, ale też w każdej pojedynczej jednostce, nie? To też nie można... Nie można mówić, że wszystko jest dobre, kolorowe, różowe, tęczowe i idealne, bo tak świat nie wygląda, bo potem można się zdziwić, jak właśnie są jakieś trudniejsze sytuacje. Żeby tej izolacji nie było w naszym przyjmowaniu różnych rzeczy, bo one są i takie. Co też rozumiem i mam tolerancję w takim aspekcie, że ktoś lubi ciepło, spokój, powiedzmy uduchowienie, czy taką sublimację delikatności, że tak strasznie dużo jest wokół tego wszystkiego, że chce wejść w tę przestrzeń, ona również na pewno może być potrzebna i są ludzie, którzy bardziej tego łakną, szanuję to, przyjmuję do wiadomości, ale wydaje mi się, że podrażnienia w sztuce, czyli też uczulenie człowieka na to, że być może w tym aspekcie negatywnym, jeśli go zobaczymy właśnie w sztuce wizualnej, prawda, w jakimś elemencie, zobaczymy, to może przyjdzie nam do głowy, jak tego na przykład spróbować uniknąć. Tak, albo jak sobie z tym radzić. Właśnie, albo jak sobie z tym radzić. Żebyśmy rzeczywiście nie byli w tej bańce takiego puchu, delikatności. Bo tak nie jest. Ale też sztuka ma być rodzajem właśnie odpoczynku, rozrywki, jakiegoś stanu zen, jeśli on w ogóle istnieje. Moim zdaniem, znaczy dla mnie mało istnieje taki stan. Ale dobrze, wiem, że to jest potrzebne i rodzaj wyciszenia i tak dalej. I że ta filharmonia przysłowiowa, a propos, bywałeś czy bywasz od czasu do czasu filharmonii? Bywałem. Bywałeś. Nie mogę powiedzieć, że bywam, bo przez ostatni rok nie przypominam sobie, tak, ale bywałeś. Ale uczęszczam na różnorakie artystyczne wydarzenia. Staram się. Bo to jest też coś takiego, że w momencie, w którym musimy usiąść, prawda, w jakimś zestawieniu ludzkim, które ma określone jakby oczekiwania w sposobie pochłaniania tych oczekiwań, czyli siedzimy w fotelu. Tak, czekamy na dzwonek. Tak, ciszę. Wyjście dyrygenta. Ja już jestem zmęczona, jak to mówię. Wiesz, rozumiesz? Ale dokonuję na sobie takiego resetu. Daj sobie szansę na ten moment bycia w czymś, w czym nie jesteś ciągle. I wbrew pozorom, moje ciało również w którymś momencie tak wsiada w ten fotel i moje ucho, i moje oko, mój mózg zgadza się na tę inną percepcję. Ta różnorodność właśnie tego doznania jest też, wydaje mi się, kapitalna dla umiejętności słuchania drugiego. Wiesz, drugiego muzyka, drugiego artysty, dla jego projektu wytrzymania. Nie wiem, słuchasz dużo ludzi innych? A jakiej muzyki słuchasz innej niż
ta, którą sam uprawiasz? Nie, no wiesz co, słucham generalnie wszystkiego. I ciężko mi tak jest powiedzieć, czego nie robię, a czego słucham. Aczkolwiek chciałem odpowiedzieć inaczej, że na przykład w hip-hopie bardzo lubię słuchać kogoś, kto ma zupełnie inny światopogląd ode mnie. Tak mi się wydaje, potrzebne od zawsze, jakby mnie to ciekawiło, bo mam swoje poglądy, myślę, że na większość spraw bardzo, bardzo mocno ułożone. Aha. Natomiast bardzo ciekawi mnie, co mówią ludzie zza barykady, że tak powiem. I tutaj podam przykład rapera Kenkiego, który myślę, że światopoglądowo jest zupełnie w innym miejscu. I jakby myślę, że na wiele rzeczy byśmy się nie znaleźlibyśmy jakby wspólnego mianownika, tak? Mianownika, ale bardzo, no, a może się mylę. Tak? Może właśnie, ale wydaje mi się, że to jest najbardziej takie też otwierające, bo takie kreatywne szalenie. Tak, bo siedzenie w swojej bańce i słuchanie ludzi, którzy mają te same poglądy, oczywiście, co ty, no są fajne, ale to jest takie masturbowanie się nawzajem. No. Dokładnie, jest to taka, ja to nazywam onanizacją taką wzajemną, przez użycie tylko siebie samego, ale jak powiedziałeś o tym, że sprawa poglądu, sprawa czegoś, to ona może się troszeczkę wymykać samej muzyce i wchodzimy w etap myślenia o słowie, które w jakiś sposób uzupełnia. No też słowo od zawsze, odkąd pamiętam, odkąd byłem dzieckiem, było dla mnie bardzo ważne. No właśnie, i teraz używanie tych słów, czyli tego zestroju myślowego, który jest w słowach się, że tak powiem, mieści, jest takie, powiedziałabym, też kapitalne dla tego twojego przesłania, czy dla twojego ulokowania się w przestrzeni, znaczy kim jesteś również, i przywiązujesz do tego, mówisz, wagę, a poddajesz ten tekst rytmizacji przecież. W związku z tym musisz go w jakiś sposób, to przesłanie właśnie werbalne, które będzie, to słowne, jakoś akcentować. Czy muzycznie to jakoś specjalnie podbijasz poprzez, nie wiem, właśnie mocniejsze zaakcentowanie, czy przyspieszenie frazy. Jak to się dzieje? Myślisz w ogóle o tym? No właśnie chciałem powiedzieć, że chyba mniej mam takiej analizy, tak naprawdę. W sensie, no jakby wiadomo, że są momenty w tekście, które trzeba zaakcentować i można to uwypuklić, ale chyba na etapie proces, w sensie na etapie tworzenia, nie myślę o tym. Myślę o tym, jak to będzie brzmiało jako całość, a potem chyba sobie to, że tak powiem, dostrajamy już przy okazji zamykania numeru. No bo myślę tutaj o jakichś, nie wiem, przeszkadzajkach, nie wiem, na przykład cisza jest bardzo ważna. Tak, pauza w ogóle. Co też ostatnio dopiero tak jakoś do mnie doszło, że... Starzejesz się. No mówiłem na samym początku. Aha. że momenty ciszy są niesamowicie ważne. Przede wszystkim dlatego, że mogą zwiastować, albo nawet nie muszą zwiastować, ale potem się tak okazuje, to uderzenie. Oczywiście. Tak zwana cisza przed burzą. Tak, i wiesz, że po pauzie, pauza jest jednym z najważniejszych elementów w ogóle interpretacji, że po pauzie słowo następne, które padnie, wcale nie musi być mocniejsze od tego, które było przed pauzą. Andrzej Duda chyba strasznie dużo tego słuchał. Błagam cię. Bo on... Chyba zrobię ci krzywdę. Bardzo lubi... Rozbierzemy tę zastawkę, błagam prowadzić cię. O Jezus, Maria Matko. Wypowiedzi. Nie idź tę drogą. Dobra, nie wiem, kto go edukuje. Ja wiem, wiceprezydent. O Boże. Dobra? Super, wątek polityczny jest zaznaczony, jest dobrze. Dobrze, jest dobrze, dobrze, dobrze. Ale czekaj, wolałabym być bliżej moich mistrzów niż... tak? Ja też, ale... No, ale to lubię zaakcentować jednak swoje... Nie, ale bezwzględnie i to, bądźmy na to otwarci, ludzie są różni, jakoś to przeżyjemy. Nie my pierwsi, nie my ostatni. Tak jest, jest. Wszystko się zmieni. Rozumiesz? Pamiętaj, że wszystko się kiedyś zmieni. I my również do tego wszystkiego. Ale pauza.
pauza jest właśnie tym elementem w interpretacji szalenie ważnym i takim też dającym możliwość większego wchłaniania przez słuchacza. Bo dajesz mu dajemy mu wtedy, wiesz... No chwilkę na przeanalizowanie tego, co dopiero weszło do głowy. I, no. i taką wolną przestrzeń na to, co zdarzy się za chwileczkę. Mhm, zgadza się. Więc to jest super. Sama w pauzach nie jestem najmocniejsza w naturalny sposób, ale jeśli panuję, jeśli chcę zapanować, jeżeli dokonuję świadomego wyboru jako artystka, to stosuję to. Korci mnie bardzo, bardzo mnie korci usłyszenie kompletnie a cappella, bo nie dojechała, nie wiem czy wiesz, jakiegoś fragmentu tekstu pozbawionego bitu. Mhm. Z mojej strony? Tak, kochanie, z twojej strony. I że mam zaśpiewać? Nie, masz powiedzieć. Dobrze. Nie śpiewaj, tylko powiedz. Dobrze, to zacytuję w takim razie mój najnowszy singiel Do wrogów. I postaraj się, kochani, nie rytmizować, dobra? Jakbyś spróbował, bo to jest trudne zadanie, jeżeli to się ma bardzo w głowie, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale spróbuj powiedzieć, żeby myślą tutaj w słowie. Dobrze, a mogę się posłużyć pomocami naukowymi? Wszystkim się możesz posłużyć. Żeby samemu się jakby nie ocenzurować niepotrzebnie. To już sekundka. Tylko to ma być twój głos. To będzie mój głos? To będą moje słowa? Ciekawa jestem. Boję się, że będę musiał to z pamięci mówić, a nie... Ja bym chciała, żebyś teraz... mówił z dupy, czyli z głowy. No właśnie, sam napisałeś. Tak, tak. Sam wymyśliłeś to. Cytuję. Mhm. I w przeddzień końca zadzwonię do wrogów, żeby powiedzieć, że wybaczam im. Już nie pamiętam z jakiego powodu, łączy nas tylko wyciszony tryb. Duma w kieszeni, głuchy telefon, tak blisko do siebie, od siebie daleko. A my wiecznie niewinni, nie chcę powieczność mieć wrogów na linii, im śpiewam. Jeśli jutra nie ma, to chyba nie najlepszy czas, by się na siebie gniewać. Weź sobie do serca, łączą nas przekleństwa, dzielą nieodebrane połączenia. Mhm. Jakbyś to powiedział wolniej, zacznij teraz z głowy, nie czytaj. Mhm. Tyle, ile będziesz pamiętał z głowy, powiedz to troszeczkę większymi literami. To znaczy, chodzi mi o to, żebyś bardzo precyzyjnie zaakcentował to, co chcesz zaakcentować. W tym miejscu, gdzie chcesz, żeby iść dokładnie za twoją wykładnią. Sensu. Mhm. Dużo wolniej. Jeżeli to jest napisane tak jak wiersz, prawda, jakby w linijkach, to jakby linijkami. A jeśli nie linijkami, jeżeli to jest wiersz biały, czyli taki nierytmizowany, to ja słyszę w tym rytm, oczywiście, jak zacząłeś. Zacznij tak, żeby nie słychać było tego rytmu. Tylko sama myśl. I w przeddzień końca zadzwonię do wrogów, żeby powiedzieć, że wybaczam im. Dotąd, poczekaj. Mhm. Popatrz, sformułowanie i w przeddzień końca. Jakbyś mówił precyzyjnie, zanim nastąpi koniec. Mhm. Większą wagę przyciśnij troszeczkę. I w przeddzień końca zadzwonię do wrogów. Nie zadzwonię do mamy, taty, tylko zadzwonię do tych, którzy są przeciwko mnie. Wiesz, żebyś jakby sfakturował bardziej, wiesz, te słowa. Nadaj im większą wagę, niż nawet myślisz, że one mają. Bardzo mnie to zestresowało. Nie, kochanie, ale spróbuj, bo to są twoje słowa i bardzo dobrze brzmią. Tylko, dziękuję. Tylko to nawet nie ma co specjalnie dziękować, ponieważ jeżeli to się stało, to znaczy, że to po prostu jest. Bardzo dobrze uruchamiasz mnie w tej chwili bardzo mocno, wyobraźnie pewnej perspektywy apokalipsy i co ja zrobię, co powinnam, co mogę
żeby na przykład tej apokalipsy nie było. Albo co, gdyby jej nie było, po prostu. W sensie jakby... Tak, dokładnie. Popatrz co, jak wielowarstwowo i troszeczkę, jak mocniej to przyakcentujesz i zwolnisz i dasz sobie pauzy i powietrze dasz mnie po drodze słuchaczowi. Ja nie mówię, że masz tak to robić później, tylko mnie chodzi o ten proces, żebyś sobie pomyślał to, trochę o tym inaczej. Bo to będzie, no, teraz sam powiesz, co to dla ciebie będzie. Jeszcze raz, tak jakbyś bardzo mocno wyobraził sobie to, co ci przyszło, kurczę, może 2 lata temu, może pół roku temu, albo może 15 minut temu do głowy. I jakby nadaj temu większą wagę nawet niż to jest. Czuję się jak na zajęciach z... Zrób tak. Z dodatkowych z polskiego. Nie, to nie jest z polskiego. To w ogóle nie ma z polskim nic wspólnego. Ale tak mi się kojarzy. Poza językiem. Może tak poza być, językiem. Może tak być. Zobaczysz pan poeta, jaki jesteś. No właśnie, tego się obawiam. Ale jesteś. I w przeddzień końca zadzwonię do wrogów, żeby powiedzieć, że wybaczam im. Już nie pamiętam z jakiego powodu. Łączy nas tylko wyciszony tryb. Super. Kurtyna. Super to jest. Super. Popatrz, nacisnąłeś tylko pierwszą linijkę, a po niej jakby wszystkie inne rzeczy piekielnie dobrze się wyjaśniają. Muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. Super, to tak ma działać. Niech ci to cały czas buzuje. Oczywiście ja wiem, że tak jest. I jeszcze jeżeli do tego dodajemy tę dodatkową emanację muzyki, która wkłada nas w pewien też taki rytm duchowy, że się tak wyrażę, to wypełnienie tego za każdym razem tych innych, ale też wypełnienie, ja myślę, że to też jest w nas samych, że to są słowa, które ty dobrze znasz. Popatrz, dobrze je znasz, ale jak mówisz do innych, to one odbijają ci się, że tak znowu powiem, światłem nowo. W drugą stronę, nie? Że coś takiego. Oni nie muszą być ani twoimi wrogami, ani twoimi przyjaciółmi, bo ty mówisz do tych, którzy mogą również mieć i swoich innych przyjaciół, i swoich innych wrogów. I co nas różni? Jak mam ciarki i tego słucham, to chyba jest dobrze, nie? Wiesz co? Na pewno jest dobrze. Ale tak, jest to bardzo poprawna interpretacja. To nawet nie chodzi o tę poprawność. Tutaj chodzi bardziej o to, co dzieje się, nie wiem, trochę z moim sercem, trochę co się dzieje, trochę z moją taką emocją. Że chciałoby się to też trochę przytulić i chciałoby się tego wroga sprasować najbardziej humanitarnie, jakby się dało? A myślisz tak czasem o ludziach, których nie lubisz albo niekoniecznie akceptujesz, że może oni mogliby być po innej stronie? Po tej dobrej, twojej? Nie wiem, czy moja jest dobra, natomiast... Dobra twoja, to znaczy to dla tego dobra nasza. Twoja, tak. Tak, myślę, że moja dziecinna naiwność mówi, że jest to możliwe, chociaż mój dorosły pragmatyzm mówi, że nie jestem o tym przekonana. Wiesz co, ale ten dualizm, który jest bardzo fajny. Bo ale dalej mam taką naiwność właśnie, w sobie, że warto jest też przekazywać swoje... Dokładnie. To niesienie tego swojego. Kaganka, no. Tak jest, ten kaganek, nawet to nie jest kaganek oświaty, to jest kaganek uczuć, a niech to on nawet będzie garncem. Janek, jest taka możliwość teoretycznie, że możemy się zobaczyć, ale jest taka możliwość, że możemy się teraz nie zobaczyć. Ja zwykle jestem dość zdecydowana na to, czego chcę, ale tak pomyślałam sobie, że dam ci pole
do zadecydowania o tym, czy chcesz, żebyśmy się na koniec naszej rozmowy zobaczyli, czy zostaniemy w tajemnicy. Zastanów się najpierw, zanim odpowiesz. Ja mam to zastanowione, że tak powiem. No. Ogromnie podoba mi się ten format, że się nie widzimy. Uważam, że jest to mega fascynujące i też takie fajne. Oprócz tego, że ta rozmowa się klei naturalnie i jakby nie, to niczym nie przeszkadza. Natomiast mega interesuje mnie, kto jest z drugiej strony. Więc jeżeli to ja mam wybór, to chciałbym się dowiedzieć. No to, jeżeli taki jesteś mądry, to w takim razie, poczekaj. No. Wymyśl to. Mhm. Mamy między sobą, widzisz, tę zastawkę czarną. I teraz powinieneś ją wyprowadzić, ale musisz ją wyprowadzić bardziej do przodu niż do tyłu, bo tam już jest ściana, nie wiem, czy widzisz? Tak. I tak, żeby nie zabić kamery, no to zrób to. Dobrze, a czy mam się skupiać jakoś, żeby kamer którejś nie zasłonić? Albo coś? Nie, ma tak, żeby jej nie wywrócić po prostu. Tam jakąś dziurę musisz znaleźć w przestrzeni. Uwaga, robię to. Rób to. Zasłoniłeś mnie. Idź tam w tamtą dziurę obok kamery. Nie? Stary? Inaczej? No. Czekaj, twoja lewa niech idzie w moim kierunku. Tak? I teraz wymień tam tą kamerkę ostatnią, którą widzisz po prawej swojej stronie. No. I tam włóż między mikrofon a kamerę. Siebie? Nie ruszaj kamery, kurczę! Dobra, między mikrofon a kamerę. Między mikrofon. Gdzie jest mikrofon? Mój jest tam, no. Nie, tutaj masz mikrofon przy drzwiach. Ten, no. Tam. No. I tu mam postawić tą kamerę? Tak, i wsuń, nie. Wsuń to. No to... Kurczę! Czyli to był jednak nie zdałeś egzaminu! Kamerę przestawiłeś. Najtrudniejszy element. Czekaj, ja postawię tak. Nie wiem, czy ja jestem... Nieważne, czy jestem... Jesteśmy na dużej kamerze. Chodź tutaj się przywitać. Idę, tylko nie chciałbym całego... Ratunku, zabił kamerę! Dzień dobry, cześć! Bardzo mi miło. Jasiek, było super. Poza tym, że kamerę chciałeś zabić. Ale to już na sam koniec. To już... Na sam koniec. Nic się nie dzieje. Tutaj. To my. Nie zabił kamery, nie rozwalił studia. Uf. Niech tworzy dalej. Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego. Było super. Dzięki, bardzo mi miło. Bardzo dziękuję ci. Do zobaczenia. Dziękuję. Na żywca. Wyłączyć kamery. Zdjęcie. Idą do nas. No Janek, nie ma co.